Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Master 2D. Jest to już 6 odcinek giełdy. No, tym razem kupiłem tylko jedną grę i 3 albumy z muzyką. Tak więc zaczynajmy. Miałem kupić grę Prey na Xboxa 360, ale niestety płytka była trochę porysowana, więc bałem się kupować i jeszcze wybladłe opakowanie całe było. Więc wziąłem tą Onimuszę Dawn of Dreams, kupioną za 25 zł. Właśnie dlatego kupiłem, że była za 25 zł. Normalnie chodzi po około 50, 60, coś takiego. No i jeszcze nigdy nie grałem żadną Onimuszę. Jak mi się spodoba, to zostawię grę. A jak nie, to sprzedam na Allegro za 50 zł. Tak więc otwieramy. Gra jest na dwóch płytkach. O tej serii się dowiedziałem od Energika. Instrukcja oczywiście czarno-biała. Wszystkie podstawowe rzeczy, co się jak co robić. Trochę się źle to przewraca lewą ręką. Ale jakoś to idzie. Tu jakieś itemy w grze. Jeszcze w grę nie grałem, bo aktualnie inną grę przechodzę. Ale ta będzie następna. No i notes, z którego nikt nie korzysta. Dobra. No i teraz ciekawsze według mnie rzeczy, czyli trzy albumy, które kupiłem. Pierwszy album to jest Green Day Dookie, czyli według mnie najlepszy album Green Day'a. Z tyłu to pokażę. Tu są takie nuty jak Longview, Basket Case, She, When I Come Around, to według mnie najlepsze stąd. Ale i tak wszystkie są świetne. Tu z boku pokażę. O, pod światło, tak. Otwieramy. Kurde, beznadziejnie się to jedno ręką. Dobra, złota płytka. Tutaj mamy pseudo instrukcję, że tak powiem. No i tu mamy tekst po prostu do każdej piosenki, co bardzo lubię w albumach, jak są teksty. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Green Day'a. Teraz tylko włożyć. Poczekajcie, muszę położyć tu kamerkę na razie. Ciężko się to wkłada jedną ręką. Dobra, następne Korn Untouchables. Bardzo fajna okładka. Tu muszę po światło pokazać. Ostrość nie łapie, ale to jest po prostu nazwa albumu i Korn. No i z tych ciekawszych nut to Alone I Break, Here to Stay. Co tu jeszcze? Nie no, większość to jest fajnych nut. Ale teraz wymienię te popularniejsze. No i płyta bardzo fajna. Mi się podoba. I tutaj od spodu też mamy twarze z okładki. No i tutaj mamy, nie wiem czy widać to nazwy nut, tylko pod światło to widać. A rozwinę to. O, dobra. No i nazwa albumu. I tu chyba jakieś podziękowania. A tutaj mamy, jak pod światło widać, nazwy piosenek. Blame i tak dalej. Polecam ten album. Świetny jest. No znowu muszę kamerkę położyć, żeby wsadzić tą pseudo instrukcję, czy jak to się tam nazywa. A to nie jest łatwe, żeby wsadzić. Dobra, udało się. No i moja ulubiona płyta Korna. Ich pierwsza. Shoots and Ladders, moja ulubiona ich piosenka. Daddy, przesrana piosenka. Faggot, też zarąbiste. Clown, Blind, to pierwsza piosenka, to mistrzostwo po prostu. Coś po boku, tylko Korn napis. A właśnie, tą płytę kupiłem za 25. I tą pierwszą ich też za 25. Tutaj płytkę mamy. I obrazek. Tutaj wyciągniemy. Muszę rozwinąć, dobra. Tu podziękowania. Tu nic ciekawego. A z drugiej strony mamy, no tu wypisane piosenki. I taki oto obrazek. Korn to jeden z moich ulubionych zespołów, więc musiałem sobie kupić ich płyty.
Teraz to zamykamy. No, dobra, muszę znowu tu położyć kamerkę. No i to jest właśnie moja cała zdobycz z giełdy, na której byłem tydzień temu. Z gier nic ciekawego praktycznie nie było. Więc tak jak mówiłem, rzadziej będą już odcinki z giełdy. Tak więc to by było na tyle. Na razie. Cześć.